zadanych i dla celów pozyskiwania środków unijnych, zagospodarowanie terenu na Wiejskie Centrum Rekreacji. Projekt pięcioetapowy rzeczywiście jest taki docelowy, jak sobie mieszkańcy wymarzyli, zażyczyli i ku któremu będą zmierzać. Co nie znaczy, że wszystko będzie realizowała gmina. Ale nawet jeżeli kosztorys inwestorski w tej gminy na te całe 5 etapów docelowych wynosi 1 400 000, to nie jest aż tak wiele, jak w Palędziu, gdzie inwestorski też wyniósł 900 000, ten docelowy z boiskiem, jak również w Zakrzewie, który wyniósł 700 000. Czy Więckowice są gorsze? Nie mogą swoich marzeń realizować? Mam zapewnienie od mieszkańców i wierzę, że będą realizowali również samodzielnie. Jestem świadkiem tego, bo biorę udział w Radzie RGD Źródło, że złożyli samodzielnie również wniosek jako stowarzyszenie do Źródła o dofinansowanie. Więc dzisiaj ja wnoszę o zwiększenie tych 80 000 do 91 000. Może być nawet pod nazwą modernizacja Wojska Wiejskiego, chociaż jak mówię, właściwsza jest ta druga. Po co? Jest rozstrzygnięty przetarg. Drugi raz realizowany przetarg. Pierwszy unieważniliśmy ze względu na brak środków i na to, że wydawało nam się, że za dużo sobie wykonawca zażyczył. Nie chciałabym drugiego przetargu unieważniać z braku 11 000 złotych. Tym bardziej, że te 11, o które teraz wnoszę, w zasadzie 12, otrzymamy z powrotem. Ile? Otrzymamy z Urzędu Marszałkowskiego 12 194 zł pod warunkiem, że się rozliczymy i wykonamy zadanie i napiszemy informację, że rozliczamy się do 22 listopada. A każda złotówka się liczy, więc uważam, że nie można zarzucać i uniemożliwiać z powodu braku dołożenia tych 11 000 złotych na ten moment. Bo jeśli Państwo tych 11 000 nie dołożą, możecie nie dołożyć, ale byłoby szkoda, bo po prostu nie będzie można tego zadania wykonać. Tyle. Dziękuję bardzo. Pan Dorna, następna będzie Pani Jan. Szanowna Pani Wójty, ja zaproponowałem, żeby te 11 dołożyć i jestem za tym, żeby mieszkańcy sołectwa Więckowic, może i pozostali również, wiedzieli o tym, że mają w tym momencie projekt, który w tym roku zakłada wybudowanie tam w pierwszym etapie 2 wiat, każda po 12 500, a docelowo ma powstać tam takich 6. Wiat po 12 500. A to po co robimy projekt na 6? Jeżeli będzie stać miejscowość, może znajdzie się ktoś, kto... To też życzyłem Państwu, żeby zrobili to za 5 080 000 stadionów. I teraz 91. Ale nie są stadionów, tylko są tylko trzeba sobie zdać sprawę i nie życzymy na zamiary. Zdaję sobie sprawę, że to dofinansowanie idzie na całą gminę i wtedy, jeżeli jedna miejscowość skorzysta, tam nie ma studni bez dna, to inna ma mniejsze szanse. Ale ja im życzę i tak jak najlepiej. Niech mają 6 lat po 12 000. Na razie jest to tylko 90. Małe parasole, o których Pani mówiła, to za 12 minut. Pani Jakub, na głos. Dziękuję bardzo.